Jak on cię kocha. Kochani, witam serdecznie wszystkich moich subskrybentów. Cieszę się, że na dzień dzisiejszy jest 2550 subskrybentów. Dziękuję wam, kochani, że odwiedzacie mój kanał. Dziękuję również za wszystkie komentarze, które czytam z bardzo wielką inspiracją. Dziękuję za lajki. I jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału i znalazłeś mój kanał dzisiaj właśnie, to proszę cię, naciśnij opcję subskrybuj z dzwoneczkiem u góry, byś dostawała lub dostawał wszystkie moje nowe filmiki z darmowymi wróżbami o miłości, o pracy, finansach, o zmianach w życiu i o różnych drogowskazach, wskazówkach, jakie stanowią dla nas właśnie karty Tarota lub Lenormanda lub różne inne talie kart. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj, kochani, wróżba, jak on ciebie kocha. Zobaczmy, jaką miłość on ma do ciebie. Jakie uczucia ma on do ciebie. Przyjrzyjmy się kartom Tarota i wyciągnę jeszcze dla każdej grupy orakel miłości. Dzisiaj mam, kochani, dwie grupy. Grupa pierwsza, przepraszam, już zapalam światło, ta grupa pierwsza to kwarc różowy. Grupa druga to kwarc cytrynowy. Proszę wybrać jeden kamień, który Państwa oko przyciąga. I zobaczmy, co pokażą karty Tarota. Zaczynamy od grupy pierwszej. Kwarc różowy. Jak on cię kocha? Trzy miecze. Król monet. Paś. Buław. I w przełożeniu talii trzy buławy. Kochani, więc on jest zraniony, skrzywdzony. Być może zerwaliście kontakt, zerwaliście tą znajomość lub związek. On cierpi. Karta trzech mieczy mówi o bólu, o czymś, co zostało przecięte, zakończone, przerwane. Ta karta mówi przede wszystkim o zranieniu, konflikcie, czyli na skutek jakiegoś konfliktu między wami i rozczarowania. On czuje się zraniony, jego serce krwawi. On cierpi. On trzyma się teraz racjonalnego myślenia, jakby emocje, uczucia, wszystko to, co go zraniło, odcina. Cierpi, jego serce krwawi. On być może jest smutny, płacze wręcz. Karta ta mówi również, kochani, ewentualnie, to nie będzie dla wszystkich, ewentualnie o związku, o relacji trójkowej, gdzie trzy osoby, które są w konstelacji partnerskiej, tak właściwie cierpią, ponieważ chcą jakiegoś kroku, zdecydowania, decyzji, jednakże
nie ma tego kroku, jest jakby rozczarowanie, jest oczekiwanie i taka trójkowa relacja, która przynosi dużo zgryzoty. Być może dla niewielu z Was jest tutaj relacja trójkowa, przez którą również w jakiś sposób właśnie tutaj on cierpi, ponieważ nie umie się zdecydować na którąś opcję. Król Monet mówi, że on z tej miłości, którą jeszcze do Was ma, chciałby zbudować coś stabilnego. Król Monet to osoba, która jest ukierunkowana na sukces w każdej dziedzinie życia. Czy to oczywiście dziedzina finansowa, zawodowa, biznesowa, ale również jeśli chodzi o związek, o partnerstwo, o małżeństwo. Ta karta mówi o kimś zrównoważonym, o kimś, kto umie zarządzać rodziną, kto jest dobrym partnerem, troszczy się o rodzinę, o budżet rodzinny i również w dziedzinie właśnie bezpieczeństwa rodzinnego chce osiągnąć zupełną stabilizację i sukces. Chce być ugruntowany, odpowiedzialny i odpowiedzialny, dobry mąż, który chce gromadzić dużo zasobów, by zabezpieczyć rodzinę, dzieci, małżonkę, partnerkę. Więc na pewno myśli on o związku stałym, długotrwałym, bezpiecznym, który daje bezpieczeństwo. Pragnie takiego związku i cierpi, ponieważ jest między wami jakaś tutaj pauza, kryzys, ból, cierpienie. Paź Buław mówi, że jest to jednak osoba być może młodsza nawet od ciebie lub młodsza, jeśli chodzi o rozwój emocjonalno-duchowy, być może nie tak dojrzała lub doświadczona jak ty, czyli osoba pytająca. I Paź Buław jest to osoba właśnie, jak mówię, młoda, która chce podjąć właśnie jakieś działania, tutaj napalona jest, aktywna, witalna, bardzo dużą ma witalność, pożądanie, namiętność, jest to osoba kreatywna, pełna wigoru, ale jeszcze może niedojrzała, niedoświadczona. Tutaj pokazuje jednak ta karta osobę, która chce podjąć jakieś działania w stosunku do Was. Czyli osoba, którą pytacie, chce podjąć inicjatywę, czyli działania w kierunku Waszym i chce o Was walczyć. Buława mówi o pożądaniu seksualnym, o o namiętności, o tym, że jest między Wami namiętność. Przynajmniej osoba, którą pytacie, czuje do Was pożądanie seksualne i ma przez to motywację i chęć działania w Waszym kierunku. Czyli mamy tutaj mamy tutaj najpierw cierpienie przede wszystkim, ból, rozczarowanie, smutek, chęć zbudowania czegoś stabilnego, bezpiecznego, bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa, pożądanie, namiętność, seksualność, jednak jeszcze osoba młoda, duchem niedoświadczona, niedojrzała widocznie emocjonalnie, jednakże aktywna, która chce o Was jeszcze walczyć i w przełożeniu mamy trzy buławy, czyli również chęć podjęcia konkretnych kroków w Waszym kierunku. Trzy buławy mówią o tym, że
oczekujemy efektów, że podjął jakąś decyzję osoba, o którą pytacie, czy mężczyzna, o którego pytacie, podjął już decyzję, by iść w waszym kierunku, zastanawia się jednak, myśli, analizuje, ale chce iść do przodu, patrzy w przyszłość, zastanawia się i chce iść w drogę, w waszym kierunku. Oczywiście mamy tutaj trzy miecze i trzy buławy. Trzy karty mogą w tym wypadku dla niewielu z was mówić o relacjach trójkowych. I jakby niemożności zdecydowania się. Takiego też jakby rozmyśliwania, cierpienia, niemożności podjęcia decyzji. Dla niektórych z was być może są to właśnie relacje trójkowe. Dla tych, którzy nie mają na pewno relacji trójkowych lub nie wiedzą o takowych, będzie tutaj właśnie cierpienie, rozczarowanie. Niemniej jednak partner, o którego pytacie, będzie jeszcze walczył i chciał podjąć kroki w waszym kierunku. Zobaczmy, co partner chcę wam przekazać. Pytanie wróżby jest, jaką miłością kocha cię partner? Jaką miłością kocha cię partner? Ich liebe dich. Ja kocham ciebie. No nic dodać, kochani, nic ująć. To było czytanie dla grupy pierwszej. Dziękuję, kochana grupo pierwsza. Macie wyznanie miłości. I poczekamy, zobaczymy, co się wydarzy. Czy partner będzie, pomimo rozczarowania, bólu, o was walczył? Czy podejmie kroki jeszcze raz w waszym kierunku? Przejdźmy, kochani, do grupy drugiej. Grupa druga, kwarc cytrynowy. Jaką miłością kocha cię partner? Piękne karty również. Koło fortuny, 6 monet, 10 kielichów i w przełożeniu cesarz. Kochani, coś się zmieni. Jeśli jest między wami teraz cisza, kryzys, kłótnia, nieregularność spotkań czy kontaktów, to się zmieni i to szybko. Koło fortuny mówi, że jeśli nawet jesteście teraz pod wozem, czyli w jakimś kryzysie, to zaraz będziecie znowu na wozie. Ponieważ koło fortuny mówi o szybkich, raptownych, pozytywnych przemianach. Więc coś się ważnego wydarzy, gdzie znów będziecie chcieli z partnerem budować coś stabilnego i waszym priorytetem będzie przede wszystkim balans, harmonia. Szóstka pentakli mówi o dawaniu i braniu w równej mierze. Pokazuje tutaj ta karta znak nieskończoności, harmonię, Jin-Jan, czyli uzupełnianie się energii damskiej i męskiej. Piękna, niesłychana, obopólna harmonia i balans właśnie pomiędzy mężczyzną a kobietą. Nie ma miejsca w tym związku na egoizm, ponieważ chcecie się dzielić, niezależnie co by to było. Czy miłość, uczucia, emocje, czy jakieś dobra, które wspólnie chcecie ze sobą dzielić, czy pomoc obopólna, ciepło. Także miłością kocha cię partner bardzo tutaj szczerą, piękną. Oczywiście dziesiątka kielichów, jako trzecia karta, mówi nam,
że koło fortuny przemieni wasz los w coś przepięknego. Jaką miłością kocha wasz partner? Wróćmy do zasadniczego pytania tej wróżby. Dziesiątka kielichów mówi o spełnieniu emocjonalnym, o spełnieniu marzeń, bardzo pozytywnym rozwoju miłości, związku, uczuć, emocji, bardzo pozytywnych aspektach w relacji, właśnie o bezpieczeństwie, o zadowoleniu, o sukcesie z uczuć, o szczęściu, radowaniu się razem, o planowaniu być może nawet rodziny, dzieci, o być może nawet sfinalizowaniu tego małżeństwa zaręczynami, ślubem lub chęci właśnie planowaniu razem potomstwa. Jaką miłością kocha cię partner? Piękną, uczuciową, ma marzenia o zupełnej harmonii i spełnieniu w tym związku. 10 kielichów mówią oczywiście o pięknych, miłosnych, romantycznych emocjach, które mają szansę tutaj między wami jeszcze zaistnieć, ponieważ koło fortuny obróci los w pozytywne. Cesarz w przełożeniu kart mówi o kimś, kto jest zrównoważony, spokojny, o partnerze poważnym, który ma władzę, który lubi mieć władzę w związku, który jest władczy właśnie z charakteru, tak jak tutaj już zaznaczyłam. I karta cesarza mówi o tym, że jest to partner zrównoważony, wyrozumiały, gorący kochanek, dobry rodzic, mąż. Zapewni ci stabilny i bezpieczny dom. Możesz na nim polegać, jest ambitny, praktyczny, dojrzały życiowo. Lubi harmonię, dlatego mamy tutaj, kochani, tą kartę harmonii. Cesarz lubi harmonię, lubi też pogodzić sprawy wszelkie zawodowe, gdzie równie często ma władczą pozycję, zarządzającą pozycję, właśnie ze spełnieniem rodzinnym, emocjonalnym, ze szczęściem rodzinnym, z bezpieczeństwem. O tym mówi karta cesarza. Cesarz jako małżonek jest dobrym partnerem, zrównoważonym, spokojnym, opanowanym i będzie was na pewno dobrze ochraniał, osłaniał. Chce na pewno być głową domu, ponieważ jest cesarzem, czyli władcą, ponad wszystkimi. Chce być głową domu, chce mieć dużo do powiedzenia, jest po prostu władcą, który lubi rządzić. Oczywiście musisz uważać, by nie stał się tyranem lub twoim szefem w domu i nie wywierał na ciebie różnych presji. Natomiast jest na pewno 100% mężczyzną. Umi zarządzać pieniędzmi, rodziną. Umie być stabilnym ojcem. Także, kochani, tu dla grupy drugiej pokazują karty też chęć miłości stabilnej, bezpiecznej. Mówią o partnerze odpowiedzialnym, poważnym, predysponowanym na męża, na dobrego partnera, na dobry, długotrwały, spełniony, piękny związek lub rodzinę. Miłość jest wielka i szczera. Chęć miłości poważnej, długiej, długotrwałej, stabilnej, bezpiecznej. Taka jest odpowiedź w grupie drugiej. Zobaczmy, kochani, co partner chce wam powiedzieć. Orakel miłosny.
przekazy płynące z serca. Takie jest motto tych kart. Dwie karty mi wypadły, więc wezmę dwie, kochani. Pierwsza auf ewig, czyli na zawsze. Respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig wird. Ok, czyli respektuj miejsce w innym, gdzie mieszka miłość. Respektuj to miejsce w innym, gdzie właśnie miłość zawsze pozostanie. Kochani, auf ewig, czyli na zawsze, jest to zapowiedź miłości stałej, bezpiecznej. Tak jak właśnie tutaj te karty już w drugiej grupie pokazywały. Jest to stabilna miłość, długotrwała. Czyli miłość, która trwa na zawsze, na długo. Taką miłość chce wasz partner, kochani. Przepiękne. Druga karta, która mi wypadła, Verspieltheit. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander. Vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Śmiać się jest najlepszą terapią na ziemi. Zabawiajcie się ze sobą. Delektujcie się ze sobą. Miejcie jakby dużo zabawy ze sobą. Nie zapomnij, miłość jest najlepszym uzdrowicielem. Kochani, miłość. Miłość, radość, uśmiech, śmiech są najlepszą medycyną, najlepszą terapią. Verspieltheit jest figlarność. Czyli figlujcie, bawcie się, radujcie, śmiejcie. I to jest najlepszą medycyną oraz najlepszym uzdrowicielem. Zabawiajcie się, figlujcie ze sobą, bawcie się, miejcie radość. Tak właśnie chcę tutaj wam ta karta powiedzieć. Ciekawy przekaz. Dziękuję, kochani, ślicznie drugiej grupie i wszystkim. Życzę wam pięknej miłości, by koło fortuny przemieniło wasz los na lepszy. Do usłyszenia. Już niedługo.